Moim i Państwa gośćmi są trenerzy obu zespołów po meczu Pucharu Polski Polonia Środa-Row Rybnik, zakończonym zwycięstwem gości z Rybnika 2-1. Proszę o ocenę tego spotkania trenera gości, pana Piotra Pykarczyka. Żadnych wielkich sensacji nie odkryłem, jak sumie wiadomo, Puchar wyróżnił się swoimi prawami w karierze piłkarskiej. Na takim meczu się grało, po prostu też się odpadało. Przeciwnikami nawet jedną, dwie klasy niższe. To jest dużo tych rozgrywek. Wiadomo, każdej drużynie, mi się wydaje, oprócz tego zwycięstwa zależało na tym, żeby zagrać z Górnikiem, bo był też na pewno byłoby to święto dla pierwszych kibiców, drugi będzie ten święto dla nas. Jeśli chodzi o mecz, no to myślę, że nie musieliśmy by motywować zespół z tego względu. No ale mówię, tu zespół w środę kolonii oglądałem z poprzedniego sezonu kilka meczy i wybrałem to też na stare fragmenty gry i na prostą grę, gdzie z przodu na pewno jest linia, która się rozumie. I stało się w 13 minucie, dostaliśmy bloki na stare fragmenty gry. Mimo że prowadziliśmy grę, no w tych wszystkich akcjach, wiadomo, to jest też na tej etapie jeszcze takim, można powiedzieć, startowym jesteśmy i tu w tych akcjach było ich bardzo dużo, zabrakło często decyzji, pół metra, metr, gdzie te wygrania przestrzały ewentualnie, uderzenia, przyjęcia były, można powiedzieć, niedokładne. Cieszę się, że zespół wybiegał cały mecz, bo to też w przednim sezonie był problem tej drużyny. Udało się zremisować, no i tu doświadczenie i rzeczywiście klasa Mariusza Muszalika, który był doświadczonego, można powiedzieć, mniejszych uwagi, jak to należy, przeważyła. Czy zadrżały wam serca, kiedy Polonia objęła prowadzenie? Znaczy, tu różnica klas, jeśli chodzi o pierwszą, a czy drugą ligę, trzecią, bo my często gramy z paniem u siebie, z drużynami trzecioligowymi i przestrzegamy w sumie, mówię, na pewno nie zlekceważenie, ale tu te umiejętności w sumie aż tak, można powiedzieć, się nie różnią, a mówię, zawsze gra się na wyjeździe, gdzie drużyna u siebie czasami lepiej się czuje i czy zadrzały, no jedna akcja, druga, trzecia, czwarta, długo to trwało po prostu. Wiadomo, że w tym momencie można się nadzieć na kontrę i też parę akcji groźnie było. Choćby ta po wyrównaniu, kiedy można powiedzieć, taki moment, jedyny w meczu, gdzie stanęliśmy i gdzie później na pełni poszła do przodu i uderzenie z dystansu trafiło poprzez. Pomimo to, że też był mecz, moment kluczowy, gdybyśmy przestrzelili dużą bramkę, to potem Polonia by się cieszyła. Trener Polonii Tomasz Dużyk. Podsumowując mecz, w moim ocenie postawiliśmy dosyć trudne warunki zespołowi, który grał na sobie, że mecz był pod optyczną przerwą do 3 przeciwnika, aczkolwiek no, za dużo z tego nie wynikało, tak tutaj trener wspomniał, że oglądał nasze mecze, no my także zasypywaliśmy wyszedł po pierwszej też, żeśmy mieli przeciwnika przeanalizowanego i sądzę, że z tego właśnie wynikało, że te podania były niedokładne, że my w miarę solidnie żeśmy się prezentowali w defensywie. No i faktycznie uważam też, że tym przełomowym momentem był strzał Krzyśka Patryczka, bo byśmy wówczas zdobyli gola na 2-1. Prawdopodobnie to my byśmy się cieszyli, a tak to no, niestety w okolicznościach takich jak się zdarzyły, to gra Górnik Zabrze. Czego zabrakło właśnie, żeby to Górnik Zabrze do środy przyjechał? Czego zabrakło? Być może troszkę szczęścia, być może troszkę sił, być może troszkę ogrania na wyższym poziomie niż trzecioligowym. No trudno, no, jest to dla nas nauczka, na pewno fajne doświadczenie i zaprocentuję to później w trakcie sezonu. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję, że rozmawiałem z Dziękuję.